Film Claire zatacza się w coraz szersze kręgi. To tu, to tam włodarze chcą zablokować, włodarze miejscowości chcą zablokować pokazy filmów w ich lokalnych kinach. W jednym mieście na mailowe pytanie do władz kina, dlaczego Claire nie jest przewidziany w repertuarze, jedna pani otrzymała odpowiedź, że to odgórna decyzja i zaproponowano jej inne polskie filmy. No to tak jakby facet poszedł do przybytku niezobowiązującej wierności i zapytał o Mariolę 25. I mu odpowiedziano, że Marioli nie ma, ale jest pan Stanisław, nasz emerytowany elektryk 68. Też Polak i człowiek. W Zakopanem Związek Podkalan, do którego należy budynek, w którym mieści się zakopiańskie kino, chce zablokować wyświetlanie filmu Claire. Filmu nie oglądałem, powiedział przedstawiciel związku, ale wiem, że nie przedstawia on faktów autentycznych, dlatego moim zdaniem nie powinien być puszczany w naszym kinie. No, w zasadzie każdy film nie przedstawia faktów autentycznych, prawda? Choćby Robocop albo Godzilla, prawda? Czy dowolna kreskówka. No, czy to jest fakt autentyczny, że Krecik woła joj? No nie. Faktem autentycznym jest, że nasz kolega Karpowicz woła na Krecika w swoim ogródku TSS Manie. No ale kto by chciał oglądać w kinie Karpowicza z Kretem? Stanowisko, że nie puszczamy filmów nie przedstawiających faktów autentycznych, no załatwiłoby całą kinematografię światową na cacy. A gdyby w telewizji stosować kryterium nie przedstawiania faktów autentycznych, no to nie mogłyby być puszczane nawet wiadomości czy fakty informacyjne.